Uroczyście z udziałem gości honorowych został otwarty nowy salon firmy Wisman, światowego lidera w produkcji urządzeń grzewczych. Specjalistyczna placówka handlowa została otwarta we współpracy ze znaną łomżyńską firmą Sunmet. Zaczynaliśmy od małego sklepu z artykułami do produkcji rolnej. Później poszerzyliśmy swoją ofertę, przenieśliśmy się do innych pomieszczeń. No i obecnie nastąpił następny etap w rozwoju, bo otwieramy salon firmowy Wismana. Marka znana jest na całym świecie. My z Wismanem współpracujemy już od kilkunastu lat. Pierwsze początki były w 1996 roku, umowę partnerską podpisaliśmy w 1998 i teraz jest po prostu ten salon, który jest kolejnym w Polsce, no i pierwszym w Łomży. Tu jesteśmy w salonie Wismana, w dalszej części znajduje się salon wyposażenia łazienek, a w innym miejscu mamy salon artykułów metalowych, narzędzi, elektronarzędzi. Wiadomo, łomżyniacy znają nas już wiele lat, także chętnie ich również w tym salonie chcemy przyjąć, pokazać im nowoczesne rozwiązania techniki grzewczej, nowe standardy, jakie wchodzą na rynek, nowe wzornictwo, innowacyjność. Wiadomo, urządzenia te są bardzo przyjazne środowisku, kojarzą się z ochroną środowiska. Chcemy mieć zaopatrzenie takie, żeby zaspokoić każdego klienta od podstaw, czyli jeżeli ktoś zaczyna budowę domu czy remont mieszkania, to żeby znalazł u nas wszystko. Poczynając od najprostszych tam kształtek, rurek, poprzez urządzenia sanitarne, wyposażenie łazienek, no i kończąc właśnie na kotłowni profesjonalnej, nowoczesnej kotłowni z solarami słonecznymi czy z pompami ciepła. W czasie uroczystego otwarcia zaprezentowane zostały najnowsze urządzenia grzewcze firmy Wisman. Jak w każdym salonie firma Wisman prezentuje swoje podstawowe urządzenia, które oferuje w sprzedaży rynkowej. Pokazujemy, tak jak tutaj w salonie pana Muły w Sunmecie, nasze sztandarowe produkty, czyli pompy ciepła, między innymi nasza nowa pompa ciepła Vitocal 160A, jak również nasze sztandarowe produkty podstawowe w naszej ofercie, czyli kotły kondensacyjne. Firma szczyci się oszczędnością, efektywnością i tutaj kocioł kondensacyjny, czyli najbardziej oszczędne urządzenie z grupy kotłów gazowych. Również coraz popularniejsze urządzenia jak stacje uzdatniania wody, które również tutaj widzimy. Firma Wisman jest symbolem jakości na rynku od wielu, wielu lat. Tak jak w branży samochodowej wszyscy mówią Mercedes i skojarzenie jest jednoznaczne. Jakość, trwałość. Podobnie w branży grzewczej jest postrzegana firma Wisman, więc przede wszystkim jakość wyrobów, ich trwałość, ich efektywność, ich sprawność, czyli wszystkie te cechy, które są tak naprawdę podstawowe dla klienta. Troska o klienta, troska o jego portfel, również troska o to, żeby tak naprawdę nie wiedział, że ma kotłownię, bo tak te urządzenia mają pracować. W domu ma być ciepło, ma być ciepła woda, a klient ma być zadowolony z tego, że te urządzenia są u niego w domu. Firma Sunmet, prowadząca specjalistyczny salon sprzedaży urządzeń grzewczych, to jedna z łomżyńskich firm rodzinnych. Zawsze z radością biorę udział w tego typu spotkaniach, bo nic tak nie cieszy prezydenta, wójta, burmistrza, jak nowe miejsca pracy, jak nowy zakład pracy, jak nowa inwestycja na rzecz tego miasta czy dla tego miasta. I firma państwa Mułów jest dla mnie takim przykładem pracy od podstaw. To firma rodzinna. Od 20 lat obserwuję ich i chylę czoła przed ich osiągnięciami, przed tym, co uczynili dla siebie i na rzecz tego miasta. To, że tworzą doskonałe warunki egzystencji dla wielu łomżyńskich rodzin, to jest fakt. To, że ubogacają architekturę miasta Łomży, to jest również fakt. To, że nade wszystko dążą do i pozyskują nowe technologie, to jest również faktem. I za to wszystko dziękuję. Życzę powodzenia, radości i dalszego rozwoju. W uroczystym otwarciu nowego centrum handlowego uczestniczył także Maciej Zajkowski, prezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Z dużą radością przyjąłem zaproszenie firmy Sunmet dzisiaj na otwarcie tego specjalistycznego, pięknego salonu Wisman. Tak, to prawda, niedawno obchodziliśmy 15-lecie tej rodzinnej firmy, dzisiaj to już jest 19 lat, za rok duży jubileusz 20-lecia i trzeba przyznać, że z roku na rok firma ta pokazuje
idąc za trendem nie tylko jakościowym, ale przede wszystkim także obsługi klientów, współpracy z dobrymi partnerami biznesowymi. Chociażby tutaj właśnie przykład tego pięknego salonu pokazuje, że firma bardzo dobrze sobie radzi na rynku, ogólnie mówiąc, usług dla ludności, dla firm. I ja jestem szczęśliwy, bo przyszła pewna kolejna jakość tutaj do Łomży i to napawa optymizmem, że nie musimy wyjeżdżać poza nasze miasto, żeby dostać dobry produkt. Firma Wisman, znana ogólnoświatowa marka, dzisiaj otwiera się w Łomży, z czego się bardzo cieszę jako prezes izby. Dla wszystkich tych, którzy mają własne domki, czy też chociażby firmy, to dobra informacja. Firma Sunmed współpracuje także z łomżyńskimi szkołami technicznymi. W technikum numer 4 funkcjonują zawody, a mianowicie jest to technik urządzeń sanitarnych, w których wykorzystywana właśnie jest technika grzewcza i uczniowie z naszej szkoły biorą udział, przychodzą, oglądają. Mało tego, z tego czasu żeśmy Sunmed zapraszali do szkoły na spotkania budowlano-edukacyjne, na których były prezentowane właśnie techniki grzewcze i nie tylko sprawy sanitarne, ale również kotły, w ogóle ogrzewanie, nowe technologie. Korzystamy z usług firmy Sunmed. Jest to bardzo pożyteczna sprawa w przypadku naszej szkoły, te kontakty. Firma Sunmed specjalizuje się w sprzedaży artykułów metalowych, sanitarnych i grzewczych. W nowym centrum handlowym 4+, zlokalizowanym przy Alei Legionów 44, działają specjalistyczne salony firmy Wisman oraz Sunmed z wyposażeniem łazienek.